Witam ponownie. Nasze dzisiejsze rozważanie będzie dotyczyło powstania życia, pojawienia się życia na Ziemi, czyli inaczej mówiąc biogenezy, no lub też abiogenezy. Biogeneza, czyli powstanie, proces powstania życia na Ziemi. Oczywiście cały temat tutaj traktujemy dosyć pobieżnie, nie wnikając w niuanse i nie zgłębiając poszczególnych wątków, gdyż no, ta prelekcja trwałaby być może kilka dni, prawda? Natomiast zależy nam na skrótowym, w miarę kompletnym przedstawieniu problemu. No, w zasadzie idąc i analizując wszystko chronologicznie, bo tak należałoby rozpocząć omawiać każde zagadnienie, czyli od historii i tak dalej, jak to się kształtowało, no to widzimy, że od starożytności w zasadzie do XIX wieku pojawienie się organizmów na Ziemi no, tłumaczono działaniem istoty boskiej. Czyli mamy tu na myśli kreacjonizm. Równocześnie także akceptowano teorię samorództwa, która no, głosiła, że organizmy żywe, obdarzone cechami życia organizmy, powstawały spontanicznie z materii nieożywionej, na przykład ryby powstawały na przykład z mułu rzecznego, myszy z kurzu, robactwo, czy też larwy owadów z zepsutego mięsa. No tak twierdził, zwolennikiem teorii samorództwa był Arystoteles. Ta teoria także długo się utrzymywała, aż w zasadzie do obalenia teorii samorództwa przez Ludwika Pastera, znanego między innymi także z opracowania szczepionki przeciwko wściekliźnie. Także doświadczenie Pastera no, obaliło ostatecznie koncepcję samorództwa. Teoria samorództwa, czyli generatio spontanea, spontaniczne powstawanie i generowanie organizmów żywych, nie przekonywało Pastera, więc jako uparty i przyrodnik, który chciał, prawda, doświadczalnie potwierdzić swoją tezę, wykonywał różne doświadczenia, w tym także słynne doświadczenie z dwoma kolbami o łabędzich szyjach. No, trzeba powiedzieć, że miał on swojego adwersarza, mianowicie niejakiego Jerzego Puszeta, Francuza także, dyrektora Muzeum Akademii Nauk Przyrodniczych w Rouen, który to z kolei bardzo popierał samorództwo i po prostu obaj panowie byli w dość dużym sporze. Do tego stopnia, że nawet z tym sporem zainteresowany był cesarz Napoleon III i jego małżonka. Otóż Ludwik Pasteur, aby ostatecznie obalić koncepcję samorództwa, przeprowadził doświadczenie z dwoma kolbami o łabędzich szyjach, czyli takich zakrzywionych, zakręconych szyjach, i kolby te posiadały bulion. Oczywiście bakterie zaczęły rozwijać się w kolbie, która miała prostą szyję. Znaczy jedna właśnie kolba miała prostą szyję, natomiast druga miała tak zwaną łabędzią szyję, czyli zakrzywioną. Co potwierdziło, czyli ten rozwój bakterii w kolbie o szyi prostej potwierdził, że nośnikiem bakterii jest znajdujący się w powietrzu kurz. Bakterie spontanicznie nie powstawały z bulionu lub w bulionie, prawda? Nie było czegoś takiego. No i Pasteur zauważył, że na pożywce, czyli na tym bulionie rozwijają się bakterie, czyli jakaś tam kultura bakteryjna zaczyna żyć. Więc to od razu było bardzo mocnym argumentem przekonywującym, że teoria samorództwa nie ma podstaw racjonalnych, nie ma racji bytu. Yy.
No jak wiemy, jeszcze tak szczegółowo omawiając doświadczenie, no, charakterystyczny kształt naczynia, wiadomo, przeciwdziałał, zapobiegał przedostawaniu się bakterii z kurzem do znajdującego się bulionu. Dzięki temu bulion w kolbie o szyi łabędziej zakręconej pozostawał klarowny, nic tam się nie rozwijało. Natomiast bulion wystawiony na, prawda, zostawiony w tej kolbie z prostą szyją, bulion zaraz, coś zaczęło się w nim rozwijać, ten bulion nie był klarowny. Jak powiedział, podsumowując swoje doświadczenie, Pasteur, takie zdane zdanie, tu chodzi o fakty, a jeśli, oczywiście cytuję, tu chodzi o fakty, a jeśli komuś przeszkadza, iż udowodniłem, że życie wokół nas nie powstaje z materii nieożywionej, to tylko jego kłopot i on sam ponosi szkodę. No to są słowa Ludwika Pastera. No cóż, przechodząc dalej w naszych rozważaniach na temat powstania życia, oczywiście kreacjonizm, proszę Państwa, czyli wiara w to, że istota boska kreuje, tworzy życie na danej planecie, na planecie Ziemi, czy też na innych planetach, być może to też jest możliwe. Musimy powiedzieć, że musimy powiedzieć, że do dziś istnieją różne, istnieje też w niektórych środowiskach kreacjonizm, jest on jakby dalej postulowany, dalej ten pogląd myślowy jest utrzymywany. I jeszcze dodam, że istnieje wiele odmian kreacjonizmu, przy czym niektóre odmiany kreacjonizmu są bardzo podobne do, już do ewolucjonizmu. Na przykład jest taki kreacjonizm, proszę Państwa, ewolucyjny, który praktycznie do jednej z odmian ewolucjonizmu jest podobny. Oczywiście istnieją też odmiany ewolucjonizmu, czyli nurtu poglądu myślowego, mówiącego o tym, że jest życie ciągle ulega przemianom, prawda? I taką najbardziej skrajną odmianą ewolucjonizmu jest taki ten tak zwany ewolucjonizm materialistyczny, który, prawda, zakłada, że no, to co do Bóg w ogóle nie ingeruje w powstanie życia, życie jest procesem spontanicznym, powstało, prawda, spontanicznie. Ale na ten temat nie będziemy tutaj się skupiać. Dalej idąc, no, no my zajmiemy się w tym wykładzie tylko i wyłącznie tym poglądem ewolucyjnym, czyli związanym powstanie życia. Nie będziemy tutaj omawiać postaw kreacjonistycznych, odmian kreacjonizmu, tylko ten drugi raczej nurt ewolucyjny. No cóż. Współczesne poglądy na biogenezę oparte są, no, także na kosmologii, geochemii, paleontologii, biologii molekularnej. Zakładają, że powstanie organizmów było kilkuetapowe. Także z różnych dziedzin tutaj czerpiemy dowody, czerpiemy dane. Oczywiście ewolucję życia też traktuje się jako element ewolucji całego wszechświata. Być może jako jego, kto wie, być może jako ten ostatni etap ewolucji wszechświata. Otóż omawiając te etapy biogenezy, należy, no, wspomnieć właśnie, pokrótce mówić, poszczególne etapy właśnie. Otóż etap pierwszy polegał na syntezie związków organicznych, czyli aminokwasów, cukrów, lipidów, czyli tłuszczy. Te proste związki organiczne, prawda, stanowią podstawę do wytworzenia struktur bardziej skomplikowanych. Oczywiście drugi etap to było już łączenie się związków organicznych w bardziej złożone układy, w związki w polimery, prawda, które już stanowiły podstawę do budowy organelli komórkowych, a być może takim najistotniejszą organellą komórkowym była błona komórkowa, może inaczej powiedzmy struktury błoniaste, które w zasadzie odgraniczały od środowiska zewnętrznego coś, co było w środku, prawda? Taka błona komórkowa
inaczej, może powiedzmy, powstanie struktur błoniastych, oddzielających, prawda, makrocząsteczki od środowiska, co umożliwiło no już powstanie pierwotnego metabolizmu, czyli kierowanej syntezy makrocząsteczek i tworzenie własnych kopii. Czyli inaczej, mówimy tu o jakiejś formie prymitywnego rozmnażania związanego z dziedziczeniem zmiennością, czyli powstanie, prawda, błony komórkowej, struktur błoniastych było czymś dość bardzo ważnym. W końcu powiedzmy troszkę kilka słów o wieku naszej planety, staruszki Ziemi, trzeciej planety w Układzie Słonecznym, idąc od Słońca, znajdującej się w ekosferze naszej gwiazdy macierzystej, czyli w strefie warunkującej, naszym zdaniem, powstanie i utrzymanie się życia na planecie. A więc to geolodzy i kosmolodzy no wiek Ziemi szacują na jakieś 4,5 miliarda lat. Początkowo, jak wiemy, Ziemia była pozbawiona życia całkowicie. Była kulą gorącej magmy, później powierzchnia jej stopniowo stygła. To stygnięcie trwało kilkadziesiąt milionów lat. To nie było, jak prawda, proces szybki, tylko powolutku. No, pierwsze ślady życia w zasadzie znajduje się w skałach sprzed 3 miliardy 850 milionów lat temu, czyli 3,85 miliarda lat temu. Są to ślady prokariotycznych organizmów jednokomórkowych, prokariotycznych, czyli nie posiadających jądra komórkowego, przypominających najprawdopodobniej, przypominających współczesne cyanobakterie, czyli sinice. To właśnie cyanobakterie możemy uznawać za najprostsze organizmy, jakie są nam jeszcze żyją współcześnie, prawda, w zbiornikach słodkowodnych i nie tylko. I oczywiście sinice ówczesne, jak i obecne, tworzyły odpowiednie struktury. Mianowicie te struktury to są stromatolity, inaczej maty sinicowe. Były to struktury tworzone przez właśnie sinice. I dziś takie właśnie maty sinicowe, takie właśnie stromatolity powszechnie występują gdzieś w strefach przybrzeżnych, gdzieś u wybrzeży w Australii są dużo właśnie tych stromatolitów złoża, że tak powiem. Należy tu wspomnieć, że niektórzy badacze, na przykład Fred Hoyle czy Francis Crick, uważali, że życie ma pochodzenie pozaziemskie. Mówimy tu o teorii panspermii. Z teorią panspermii, w zasadzie ta teoria wywodzi się od Svante Areniusa, holenderskiego astronoma, który już jako wcześniej taki pogląd wysunął. Otóż na ciałach niebieskich oczywiście mogły przybyć albo makrocząsteczki, prawda, które, albo już jakieś polimery, prawda, które już tylko niewiele brakowało, żeby się połączyły w naszym środowisku gdzieś na Ziemi i powstało z nich, prawda, prymitywne organizmy, pierwsze organizmy, albo mogły też niewykluczone przybyć całe nawet organizmy jednokomórkowe, prokariotyczne. No, tego nie możemy, prawda, wykluczyć. Tego nie możemy wykluczyć. Czyli ten prąd panspermii dalej jest tutaj przez niektórych badaczy podtrzymywany, aktualniany. Pogląd ten nie tylko wyjaśnia nie wyjaśnia, prawda, biogenezy, czyli powstania życia, no bo jeżeli zakładamy, że coś powstało, prawda, na planecie, no dobrze, no ale jak powstało to życie na tej, prawda, komecie względnie meteorycie, na którym przybyło, jak, skąd, dalej tu mamy przesunięty jakby punkt zainteresowania, no poza Ziemię, prawda. No ale to też w teorii panspermii już nie będziemy za bardzo, prawda, zgłębiać.
Pamiętajmy, że jest coś takiego jak panspermia, czyli pogląd myślowy głoszący, że życie przybyło na Ziemię z przestrzeni kosmicznej względnie z innych ciał niebieskich. Albo życie, bądź makrocząsteczki, z których, które mogły się połączyć i utworzyć życie tutaj na Ziemi. Synteza związków organicznych no, wymaga dostarczenia, jak wiadomo, energii i, co ważne, elektronów. U organizmów współczesnych no, taką rolę pełni fotosynteza, prawda? Czerpiąca energię z promieniowania słonecznego, no, celem zredukowania, najprościej mówiąc, celem wytworzenia zredukowanej glukozy, która dalej staje się podstawą budowy innych związków budujących organizm. No, z tego korzystają powszechnie, jak wiemy, rośliny, przyczyniają się do licznych korzyści dla całej kuli ziemskiej, typu produkcja tlenu jako tlenia, jako produkt uboczny tej fotosyntezy, oczywiście w fotosyntezie oksygenicznej. Natomiast korzystają z tego jeszcze jednokomórkowce, bakterie zielone, bakterie purpurowe, które też są bakteriami fotosyntetycznymi, czyli przeprowadzają proces fotosyntezy. Dodatkowo możemy jeszcze wspomnieć, dodatkowo możemy powiedzieć, że proces ten umożliwia, jak wiemy, syntezę kolejnych związków organicznych. No, fotosynteza, czyli jest to odmiana samożywności, prawda? A starsza od fotosyntezy była chemosynteza, charakterystyczna dla na przykład bakterii hipertermofilnych bądź termofilnych, gdzieś tam żyjących głęboko w odmętach oceanicznych, w kominach hydrotermalnych, gdzie temperatura przekracza temperaturę wrzenia wody, a dzięki ogromnemu ciśnieniu możliwe jest utrzymanie tak wysokiej temperatury. I one to są bakterie żyjące bez udziału energii słonecznej, samożywne, prawda, chemosyntetyzujące. Czyli chemosynteza jest to starszą formą samożywności. Być może to właśnie, kto wie, być może to właśnie głębiny morskie, bogate w związki mineralne, bogate w źródło ciepła, wysoką temperaturę, mogły być miejscem, czy tak zwane oazy ryftowe, mogły być miejscem, zarzewiem powstania życia, powstania pierwszych organizmów. No, nikt chyba tego raczej nie obali, no, jak na razie. Prawda, bo wszystko to się zmienia. No, fotosynteza, czyli można powiedzieć najważniejszy proces biochemiczny zachodzący na naszej planecie, powstała jakieś 2 miliardy lat temu, czyli przez długi czas organizmy rozwijały się bez fotosyntezy. Były to głównie cudzożywne organizmy. Nie było tlenu. Tlen był, prawda, dla tych organizmów można być wręcz powiedzieć zabójczą rzeczą. Później, gdy fotosynteza powstała, zaczęła się produkcja tlenu, nastąpiła tak zwana rewolucja tlenowa. Rewolucja tlenowa. No, przejdźmy dalej. Według słynnego naukowca uczonego zajmującego się procesami biogenezy, czyli było w zasadzie dwóch oparań, Oparin i Haldan, czyli według Oparina i Haldana pierwotna atmosfera wskutek dużej zawartości metanu, amoniaku, wodoru miała właściwości redukujące. Nie było tlenu, a tym samym nie było ozonosfery, czyli zbudowanej z ozonu, czyli trójtlenu. W latach, które, jak wiemy, ten ozon ma własności ochronne, chroni przed wysokoenergetycznym promieniowaniem ultrafioletowym, które mogłoby to życie, prawda, zaszkodzić życiu lub go zniszczyć. W latach 20. XX wieku niezależnie opublikowali, czyli Oparin i Haldan, teoretyczne założenia biogenezy. Pierwsze fazy mające cechy życia, pierwsze formy mające cechy życia powstały w zawiesinie zwanej ich zdaniem prabulionem lub zupą pierwotną. Oparin, no, te struktury pęcherzykowate, czyli odgraniczone jakimiś strukturami błoniastymi od środowiska zewnętrznego, oczywiście żyjące w wodzie, w jakichś, powiedzmy, strefach przybrzeżnych oceanu,
a nazwał oparin te struktury koacerwatami i uważał koacerwaty za przodków współczesnych komórek. W strukturach tych utworzonych z grup związków zaczęły zachodzić reakcje chemiczne i procesy fizyczne, takie jak osmoza czy zjawiska elektryczne. Formy takie nazwano protobiontami, czyli przodkami życia, protobios, prawda, protobionty. Kolejnym etapem było wytwarzanie błony, wytwarzanie kolejnych tam struktur błoniastych. W morzach nagromadziły się pierwsze związki organiczne, później powstawały z nich makrocząsteczki. I tutaj należy wspomnieć o doświadczeniu Millera. Chemik Miller, jeszcze jako student Uniwersytetu Stanforda, był przez dłuższy czas zainteresowany procesem powstania życia i pracami oparina. I jeszcze jako student przeprowadził doświadczenie, w których, prawda, w kolbie uzyskał pierwsze związki, prymitywne związki organiczne z substancji nieorganicznych, kiedy to zainicjował, prawda, ładowania elektryczne w tej kolbie, stworzył coś na kształt pierwotnej atmosfery, poddał ją wyładowaniom elektrycznym, była tam woda i zaczęły tworzyć się po prostu prymitywne jakieś substancje organiczne, najprostsze substancje organiczne, typu proste aminokwasy, czy jakieś tam tłuszczowce, cukry. No stwierdzono następnie, badacze stwierdzili, że atmosfera była trochę inna, że zawierała azot, dwutlenek węgla i parę wodną. W tych eksperymentach, no, w tych warunkach eksperymenty Millera no, nie dawały już rezultatów, czyli nie powstawało nic specjalnego. Synteza związków organicznych zachodziła bardzo powoli. Lata 70. XX wieku przyniosły wiele odkryć ukazujących abiogenezę w nowym świetle. Na granicy kontaktu zimną wodą morską zawierającą związki utlenione powstaje silny potencjał redox. Są tu spełnione wszystkie warunki do syntezy organicznej. No właśnie, jak już wspomniałem, ze źródłami hydrotermalnymi, z tymi kominami hydrotermalnymi związane są unikatowe zespoły organizmów niekorzystających z energii słonecznej. Silny potencjał redox mają także regiony kontaktu wód z gorącymi skałami bazaltowymi. Związki organiczne nie musiały więc powstać w atmosferze czy na powierzchni Ziemi. Wcale tak nie musiało być, prawda?